Na kolejnym naszym filmie zaprezentujemy zasilanie urządzeń z wykorzystaniem standardu Power over Ethernet. Po lewej stronie mamy zasilacz, który jest dedykowany do zasilania urządzeń właśnie w tym standardzie. Wykorzystując kabel typu skrętka z odpowiednio zarobionymi końcówkami, podłączymy nasz router do zasilania. Jak widać na filmie, w tej chwili router rozpoczyna swoją pracę. Zajęcie tego portu do zasilania nie przeszkadza w wykorzystaniu go do komunikacji z innymi urządzeniami. Port ten został przeniesiony do zasilacza. Znajduje się tutaj drugi port. To jest właśnie przedłużenie portu naszego routera. I teraz przy pomocy drugiej skrętki przypniemy drugie urządzenie, żeby pokazać, że możliwa jest praca z wykorzystaniem tego portu. W tej chwili zarówno urządzenie znajdujące się po lewej stronie, które jest zasilane klasycznie z wykorzystaniem zwykłego zasilacza, jak i urządzenie po prawej stronie, które jest zasilane z wykorzystaniem zasilania PoE, komunikują się ze sobą, o czym świadczą diody znajdujące się przy gniazdach RJ45.